Siemano dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj witam was w troszkę innym odcinku, ponieważ dzisiaj będziemy mogli przetestować diamentowe TNT. Oczywiście nie tylko diamentowe, ponieważ będzie również żelazne, złote i netherite'owe. Każde z tych TNT, mam nadzieję, że zrobi coś innego. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co będzie to robić, ale w dzisiejszym odcinku to sprawdzimy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I napiszcie w komentarzu TNT, a ja przypnę wam serduszko. No co, ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy oczywiście na świeżo stworzonym świecie. Jak widzicie, jestem tutaj w jakiejś wiosce i tam już mam przygotowane na górze te wszystkie TNT, ale zanim to jeszcze muszę sobie na szybko ogarnąć jakieś żarcie z tego powodu, że ja zauważyłem przed chwilą właśnie, że mi żarcie schodzi, więc trzeba sobie coś ogarnąć, żeby mieć coś do żarcia. Jakieś takie podstawowe rzeczy. Wezmę sobie też łóżko tam na wszelki wypadek na górę, żebym mógł tam się przespać, jakby nas naprawdę zastała noc czy coś tego typu. I teraz tak, TNT, które mamy przygotowane, to jest TNT żelazne, TNT złote, netherite'owe i diamentowe. Oczywiście netherite'owe jest najlepsze, oczywiście nie wiem, czy będą się one różnić wybuchem, ale przygotowałem takie specjalne miejsce, dzięki któremu będziemy mogli to sprawdzać, czyli właśnie tam. Mamy jakieś żarcie, co prawda niewiele, no niestety ta wioska jest jakoś taka mocno lipna, no ale to nam powinno wystarczyć na cały odcinek z tego powodu, że jakoś mega długo nie będziemy tutaj tego testować, no bo mamy tylko 4 TNT, więc myślę, że dzisiaj taki odcinek będzie w miarę krótki, ale fajnie, bo będziemy mogli przetestować jak to wygląda, a myślę, że TNT jest całkiem ciekawe. Ja, jeśli nie zapomnę, to macie link w opisie do tego, żeby pobrać sobie właśnie ten datapack i przetestować również u siebie właśnie te TNT. No i tak, jak widzicie, mamy przygotowane tutaj TNT, kraftujemy w bardzo prosty sposób z tego powodu, że kraftujemy jak normalne TNT, tylko zamiast prochu dajemy właśnie albo sztabkę żelaza, albo złota, albo diamentu, albo netherite. Oczywiście mamy też przygotowane zapalary, no i mamy podstawowe TNT, żeby porównać moc wybuchu, jak to wygląda. Ja myślę, że najlepiej będzie, jak zaczniemy od podstawowego TNT i po prostu go przetestujemy, jak to wygląda. Jak widzicie, idziemy tutaj sobie na koniec, żeby sprawdzić na samym końcu, jak to się prezentuje, i mamy tak. Mamy spad na dół, stawiamy TNT w tym miejscu, klikam. Okej, zapaliło się i patrzymy, jak duży jest wybuch. Wybuch bardzo tradycyjny, raczej, no powiem szczerze, nic szczególnego, ale możemy teraz sprawdzić kolejne TNT, czyli właśnie to żelazne. TNT żelazne powinno już zrobić większe wrażenie. Mam nadzieję, że może, że zrobi o wiele większe boom. Dobra, więc wstawiamy żelazne TNT. O kurde, jaki dźwięk przy wstawianiu, co jest grane. Dobra, podpalamy. O, na chwilę było takie czerwone, ale dobra, sprawdzamy, jaka moc jest. Co jest grane? Nie, to się nie dzieje naprawdę. Co? Dlaczego tam się zrespił golem i jak dużo żelaza się zrobiło dookoła? Ale jazda, bez trzymanki, co jest grane? Czekajcie, ja to muszę iść tam zejść na dół, zobaczyć, jak to wygląda i zebrać to wszystko, zobaczyć ile, bo tam widzę, że normalne sztabki też są, więc... O kurde, ale tego jest dużo. Ej, to TNT się mega opłaca, przecież na zrobienie tego TNT jest potrzebne tylko 5 sztabek na jednego TNT, a patrzcie, ile mamy sztabek normalnie z jednego TNT, czyli można w ten sposób zrobić fabrykę TNT. Wysadzając jedno TNT, dostajesz materiał na zbudowanie, no kurczę, setki innych TNT. Ej, ale tego jest dużo mega, dobra, no i jest golem też rzeczywiście. No ale no fajnie, jakby on tu został, bo w sumie można by było go wysadzić zaraz następnym TNT. No to podejrzewam, że pewnie to samo się będzie działo ze złotym, z diamentowym i z netherite'owym. Mam nadzieję, że moc wybuchu będzie większa za każdym razem, z każdym następnym TNT, no bo trochę smutno by było, gdyby tak nie było. Dobra, nie wiem, po co ja zbieram to żelazo w ogóle, ono mi się raczej nie przyda. Ja tu proponuję zrobić taką akcję, że... O nie, 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 ty tu zostań, bo wydaje mi się, że właśnie fajnie będzie, jak przetestujemy moc następnych TNT na tym właśnie... Na tym golemie, jak on dostanie tym TNT, zobaczymy, czy go to jakoś mocno sponiewiera, czy raczej nie zrobi na nim to wrażenia. Dobra, odłóżmy sobie tutaj te wszystkie rzeczy. Ja tam w ogóle powinienem sobie na górze jakąś skrzynkę zostawić na te jakieś syfy i tak dalej, żeby mieć to gdzie chować. No ale dobra, idziemy przetestować w takim razie złote TNT, zobaczymy, czy złote TNT wybuchnie jakoś bardziej, czy raczej niespecjalnie. Zobaczymy. Stawiamy kolejne TNT, a na samym końcu chciałbym całą tą wioskę po prostu jakby wysadzić w tych różnych TNT w taki sposób, żeby cała wioska stała się stała się albo złota, albo żelazna, albo takie tam inne. Dobra, uwaga, sprawdzamy to. I uwaga, czy zginie? Ej, nie zginął. I dobra, i się pojawiło mnóstwo złota dookoła. No ale dobra, to w sumie wybuch był podobny. Niewiele się różnił ten wybuch w sumie od reszty. No nie wiem, troszkę smutno. Myślałem, że będzie się różnić jednak, że będzie jakiś mocniejszy. A raczej po prostu stało się to samo. No dobra, zobaczymy w takim razie diamentowy. Czy diamentowy jest lepszy od złotego? Czy raczej tak samo? Obawiam się, że będzie to samo, że raczej nie będzie większych wybuchów. Kurczę, ej, jestem zawiedziony, szczerze mówiąc. No dobra, no robią się tutaj te jakieś, jakby te TNT się stawia w taki dziwny sposób i jest mnóstwo tych
tych bloków się pojawia, więc mnie fajnie, bo dzięki temu może było naprawdę mega się wzbogacić na takim Minecrafcie. No ale dobra, uwaga, test największego TNT, nie ma już lepszego TNT niż to, no to powinno wybuchnąć mega mocno, więc ja liczę na to, że tak się właśnie wydarzy. Uwaga, chwila prawdy. Ej, jak długo, co jest granie, czy to się tak długo ładuje, czy mi się coś zbugowało? Co jest grane? Co się stało? Dobra, trochę mi to zajęło, żeby tu wrócić, bo się zrespiłem w ogóle w jakimś dziwnym miejscu, ale nie wiem, dlaczego my zginęliśmy. Co to miało być w ogóle? Co się wydarzyło? A, kurczę, nie! Jezu, ile tu jest bloków? Dobra, ja chcę przetestować jeszcze raz to TNT netherite'owe, bo ono jest jakieś totalnie przepotężne. Ja nie wiem totalnie, o co chodziło z nim, ale dobra, bo mega mocno to wybuchło i nie wiem, dlaczego ja zginąłem w ogóle. To jest podejrzane strasznie. Ja jestem ciekaw, czy to był jakiś bug, czy ja faktycznie, czy znowu zginę. Ej, jak znowu zginę, to będzie śmiesznie w sumie. Ej, dlaczego ten golem przeżył, a ja nie przeżyłem na takiej wysokości? Co jest grane? Ej, dobra! No nie wiem, co się dzieje, ale ja ginę na taki, będąc tak wysoko od tego, a ten golem tam przeżył na dole po raz kolejny prawdopodobnie. Idę to zobaczyć, jak ten golem przeżył, to jest niesprawiedliwe, to jest bardzo niesprawiedliwe wtedy, okej? Okay? Uwaga. Nie, to jest niemożliwe. I on się jeszcze pali. On się pali jeszcze. Dobra. To jest dziwne, ale dobra, czekajcie, ja chcę jedną rzecz sprawdzić, ponieważ jeszcze raz wysadzę to TNT, ale popatrzę na to od boku, z tego powodu, że ja mam wrażenie, że tutaj jakby jakaś taka kula leci ognia. Uwaga. Co jest? Nie, dlaczego znowu dostałem? Jak ja nie stałem nad tym? Ej, dobra, to jest... Dobra, inaczej, robimy tak. Ja tu biorę jedno TNT, bo raczej więcej to jest niebezpiecznie. I robimy coś takiego. Ja teraz idę postawić to TNT... O kurde, nie, zginę. O, prawie zginąłem. Jezu, ile to jest... Co jest? Złote jabłka? Jeszcze creeper mi wybuchł tutaj obok mnie. Ej, dobra, złote jabłka nam tu wypadły. Jezu, ile tego jest. To jest mega dużo. Dobra, ja jem sobie to złote jabłko. Nie, zostaw mi creeperze. I teraz tak. Patrzymy, jaki to będzie wybuch. Uwaga! No nie, zostawcie mnie. Dobra, odsuwamy się gdzieś dalej, żeby nie dostać obrażeń. I teraz tak, jak to wybuchnie mocno? No nie bij mnie! Wow, ej, dobra. Ten netherite'owy jest naprawdę potężny. No nie, zginę naprawdę, bo mnie moby dojadą. Nie, proszę zostawić mnie. Ej, dobra, ten netherite'owy jest naprawdę potężny. Dobra, ja mam w takim razie prosty plan. Przełączam się na game moda. O nie, tu mi się jara cały ten most. O nie, dobra, mi się to spali zaraz. Musimy to szybko tutaj odciąć, żeby to się nie spaliło. Bo nie chcę, żeby mi się to tam spaliło. Dobra, niech się to tam reszta zjara. I teraz tak, bierzemy, czyścimy ekwipunek i bierzemy wszystkie te TNT. Bierzemy wszystkie. Teraz w tym momencie wypełniamy tym TNT całą tą wioskę. I zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, uwaga. O nie, to będzie tak przepotężny wybuch, że ja podejrzewam, że mi... O nie, to jest tak głośne jeszcze. Ja podejrzewam, że nie zostanie nic z tej wioski, jak ja to zrobię. Dobra, tu teraz kolejne złoto. Ja nie mogę, to będzie przepotężny wybuch. To będzie ogromny wybuch. Dobra, diamentowe. Diamentowe, uwaga. To będzie zbyt mocne. Ja myślę, że tutaj wszyscy zginą. Ja też, dobra, i netherite'owe, uwaga. Chociaż tych netherite'owych nie powinienem zbyt wiele dawać, bo one są strasznie potężne. Więc uwaga, zostawmy ich tyle tutaj. Gdzieś pomieszajmy to. Tutaj. Czy to jest wystarczająco? Tu mi się wydaje, że jest za mało. Dobra, netherite'owe, lecimy z tymi netherite'owymi już. Trzeba tu zrobić porządny wybuch. Najwyżej mi wywali mi Minecrafta i trudno. Dobra, sprawdzamy to tutaj, uwaga. Dobra, słuchajcie, To jest chyba tyle wystarczy, tak mi się wydaje. To już jest naprawdę mega duże. Jak to się wysadzi, to podejrzewam, że nic nie zostanie z tej wioski. Więc uwaga, ostateczny, wielki test TNT. Zaczniemy od podpalenia tego najsłabszego, czyli żelaznego, bo i tak prędzej czy później do reszty to dojdzie. I słuchajcie, to jest... To jest największy wybuch TNT, jaki zobaczyliście prawdopodobnie w życiu. Chociaż no, pewnie na YouTubie gdzieś są jakieś większe. No ale za wybuch tych przepotężnych TNT, koniecznie łapka w górę, a ja to klikam na 3, 2, 1, 0, uwaga, dobra, poszło, i co teraz, jak to wybuchnie, ja zostanę trochę dalej, jak wywaliło, czy są zapalone te następne, czy nie, chyba są, nie, o kurde, chyba mam laga, czy nie, dobra, to się pali, czy to się nie pali, co, chyba to się nie aktywuje jedno po drugim, mi się wydaje. Dobra, zobaczymy teraz. Uwaga. Co jest grane? Dobra, zaczęło się? Ej, nie, to tak nie działa chyba. O nie, dobra. W takim razie podpalamy wszystkie po kolei. Wszystkie po kolei podpalamy.
I nie, nie ma to tamto, dobra. O nie, jakie lagi, o nie, jakie lagi, jakie lagi. Jeszcze jest deszcz, a dodatkowo to podkręca, nie. Nie, 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 o kurde, wszystko tu będzie takie. O nie, ale tu będzie wybuch, ale tu będzie wybuch. O nie, co jest grane. Jakie ja mam lagi. Weather clear. Szybko, szybko, żeby była pogoda dobra. I time set day. Niech będzie, o kurczę, nie pisałem time set day, dobra. Jok, to wy, ej. Dobra, chyba, dobra, chwyciło dalej. Będzie to się wybuchać dalej, coś mi się wydaje. O nie, o nie, o nie. Co jest, co jest grane. Dobra, cała wioska jest żelazno, diamentowo, złota, netherite'owa, kurde, ej, to jest najpiękniejsza wioska, jaką w życiu widziałem, naprawdę. Dobra, to, taka wioska mi się podoba, taką wioskę bym mógł mieć. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tym topaku. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.